Czy mnie dobrze widać? Bo chyba nie za bardzo. A wiesz, jestem czerwony. Witam was bardzo gorąco w ten jakże ciepły, upalny, wręcz to był dzień i teraz jest wieczór, więc w końcu jest trochę chłodniej, ale dalej jak widać jestem cały czerwony, w ogóle kamera ma problemy z złapaniem kolorów, ale nieważne. Witam was w kolejnym case openingu z Dirty Bomb, jest to już szósty mój opening, siódmy na tym kanale. I już jest to, mógłbym wręcz powiedzieć, tradycja. Tradycja, że mamy nowy patch, wychodzi nowy merk, merk jest OP, merk jest niezbalansowany, merk jest zbugowany. I otworzymy sobie oczywiście case'y, bo tych case'ów przez ten okres pomiędzy patchami uzbierało mi się ich sporo i choć mam i w barakach 74 skrzynie, to oczywiście nie chcę wam zaśmiecać tylu minut otwierając je wszystkie, dlatego otworzymy sobie tylko 50 i spróbujemy zachować tą wersję. W dalszej takiej przyszłości, tam październikowej, listopadowej, gdy nabędzie się pewna rewolucja z mojej strony, ponieważ będę miał możliwość nareszcie, w końcu będę miał możliwość streamowania, więc być może też na streamach będziemy sobie robili jakieś mini case openingi tych pozostałych skrzyń, które zawsze zostają na moim koncie. Natomiast takie większe, właśnie te 50 skrzyń byśmy powiedzieli, to będą właśnie takie case openingi na YouTube'a. I cóż, cóż to za nowy merk się pojawił, proszę Państwa, jest to Phantom. Phantom jest to trochę przesadzony perk, taki troszeczkę źle zaprojektowany. Ja go pamiętam z Closed Bety, gdy jeszcze był snajperem, bo teraz mu zabrali snajperki i jest amerykańskim wojownikiem ninja, który po prostu stara się spuszować i raszować jak tylko może, włącza sobie niewidzialność, która dodatkowo potrafi absorbować damage i generalnie jest to no, naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, ale jeżeli mamy metody na to, żeby go zabić, czyli po prostu ładować w głowę ile wlezie i przede wszystkim to, co jest fajne, to to, że pomimo tego, że jest niewidzialny, to widać jego cień, widać jego obrys w formie cienia, przez co powiem wam szczerze, że łatwo jest go dostrzec. Ciężej jest na pubach, bo na pubach, gdy gra się te 7 na 7, 8 na 8, to jest taki wielki chaos w ogóle na tym serwerze i ciężko jest go dostrzec, ale na taki turniejowy na razie nie polecam brać Fantoma, dopóki nie znajdziecie jakiejś fajnej metody, by właśnie się ukrywać w starciach 5 na 5, bo rzeczywiście biegnąc do kogoś na przód i biegnąc do kogoś przodem, pomimo tego, że mamy niewidkę, to niestety mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że oni po prostu nas zobaczą, bo jesteśmy nadal cieniem. Jesteśmy w 100% niewidzialni. Phantom jest dobry, żeby szybko zakraść się bokiem mapy, żeby później jebać kataną w plecy, co jest fantastycznym rozwiązaniem. I generalnie to, co jest też fajne, że Phantom może na dwa strzały kataną rozwalić Rino. To też do czegoś zobowiązuje. No ale dobra. Więc będziemy sobie zbierali na Fantoma. I tak jak to było w przypadku poprzedniego filmiku, gdzie dla Sparks czailiśmy się tylko i właśnie na jedną kartę, tak samo jest oczywiście w przypadku jakże uroczego Fantoma. I zbieramy sobie na tą kartę C94 Extended Operative. No. Właśnie szkoda, że mi się Texture Streaming mi się uruchomił. Sorry, nie ładowałem przed nagraniem filmiku tekstur, więc przeżyjecie to. Jak w ogóle później zobaczycie na pozostałych postaciach, to coś zjebałem w konfigu, gdy modyfikowałem opcje graficzne w grze na starym konfigu minecraftowym, to naprawdę twarze postaci wyglądają przekomicznie. Wyglądają po prostu jak zombie. I zobaczycie to na innych postaciach. A dlaczego zbieramy na tą kartę? No ponieważ Keg 10. Keg 10, zacznijmy od tego, to jest najlepsze SMG w tej grze. Jest ono bardzo niezbalansowane. Pomimo tego, że w statystykach ma dość niski damage, to ta stabilność, to ten zasięg, to ten rate of fire robi naprawdę wszystko i powoduje, że KEG 10 to jest naprawdę broń miażdżąca. Potem możemy bez problemu nawet takim bushwalkerem z KEG 10 zabić fragera bez żadnego problemu. Do tego jeszcze rewolwer, który też jest świetną bronią pod warunkiem, że nauczymy się z niego strzelać. No i oczywiście katana. No, katana ma o 5 unitów większy zasięg od pozostałych noży, więc i zawsze to jest jakaś delikatna przewaga, no i przede wszystkim te 90 damage'a, czy tam 95, to jest coś. No i tutaj jeżeli chodzi o perki, to szczerze mówiąc nie ma tutaj za ciekawie. Mamy ten increase to melee damage, że o 20% właśnie więcej damage'a, to jest bardzo fajne. I, no i undercover, że
przedłuża nam działanie właśnie Refractive Armora, tej niewidki, o 20%. To nie jest... Nie, to jest chyba sekunda i 40? To jakoś tak by to wychodziło. Generalnie no nie mam kredytów, żeby kupić tej karty i dlatego zabawimy się w Ryzykanta i będziemy po prostu karty craftować w Fantoma i zobaczymy, czy uda mi się trafić tą akurat wersję, jaką chcę. Dobra, i jeszcze jedna rzecz, Jezu, ja pierdolę, to są Alienware Cases. Otóż Nexon nawiązuje współpracę z różnymi firmami, żeby pozyskać pieniądze. Te pieniądze potem będą wykorzystywać prawdopodobnie na rozwój sceny turniejowej w tej grze, która w ogóle trzyma tą grę jeszcze przy takiej popularności. Dzięki OpenBecie codziennie gra, jest średni pik 10 tysięcy osób. To jest bardzo dobry wynik jak na grę free to play. Tym bardziej w wersji beta, więc pewnie na pełną wersję to już może podbije te top 20 Steama i tam będzie miało to przynajmniej 30 tysięcy graczy na piku. O co chodzi z tym Alienware? Po prostu Alienware podpisał umowę z Nexonem. Oni postanowili wdrożyć ich case'y do gry i cała zabawa z tymi case'ami jest taka, że generalnie dostaniemy jedną specjalną kartę dla aury o takiej samej zawartości co karty brązowe, srebrne, złote, kobaltowe, czyli są to te same 9 setów. Różnicą będzie tylko i wyłącznie skin przygotowany przez Alienware. Jest tylko jedna wariacja z tego, co pamiętam. I też dostaniemy taką do Skyhammera, czyli po prostu Alienware rozdaje specjalne skiny, to jakby specjalne karty dla postaci, które są dostępne w grze dla każdego permanentnie, czyli właśnie dla Aury i Skyhammera. I te dwa case otworzymy sobie na końcu, natomiast teraz przygotujmy się na otwarcie 48 case'ów. I teraz moja matematyka będzie się bardzo motykać, bo mamy 72, 48, to będzie bodajże 24, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dobra, bez pierdolenia jedziemy w końcu ten open, zobaczmy, czy tym razem wyleci w końcu coś lepszego niż to srebro, no naprawdę ale tnie, ile można czekać, ja naprawdę nie wiem, ile można czekać, jak słyszę, że kumple, a bo ty masz golda, a ty masz tam kobalt, no w ogóle patrzcie jak zombie. Ty masz golda, ty masz kowalt. Ja tutaj niedawno srebro wydropiłem. A ja co? Czy ja się mam czy pochwalić? Nie mam. Otworzyłem 900 case'ów i co? No i lead, i iron, czasami brąz, z którego się cieszę. Więc generalnie no z mojej perspektywy ja zaczynam tracić nadzieję, że w końcu wydropi mi karta wyższej jakości, którą zapewne w ogóle nie będę grać. No bo po co, skoro gram postaciami, mam już do tych postaci przygotowane bronie, no na Vasilim to tryb zombie to najwyższej jakości widzę. Dobra, lecimy dalej z tymi case'ami, do których miałem 24, tak? Do 24, 48 case'ów. Czy poleci mi Sparks kobaltowa? No nie, bo po co? Po co? Chociaż szczerze mówiąc, yes. Kobaltowe skiny mi się tak średnio podobają. Znaczy w sumie jedna wariacja jest tak kompletnie beznadziejna. To jest po prostu cały okryty tym niebieskim takim kolorem broń. I to jest nazywane skinem. Ona jest cała na niebiesko. I to jest skin. Hello. To już lead ma fajniejszy taki żołnierski preset. I ja nie mówię, że to jest brzydkie. Mi się... Muszę, to ładne jest. Tylko, że ludzie po prostu olewają te LEDy, bo jeden perk, więc ja chcę mieć trzy perki, bo jest pay to win w tej grze, przecież każdy to mówi. I teraz gdzieś tu będzie, tu mamy gdzieś adnotację, jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy ta gra naprawdę jest pay to win, to polecam obejrzeć mój materiał, gdzie przez prawie 20 minut o tym pierdolę, nasuwając wysokiej jakości argumenty, a mam prawo się wypowiedzieć, bo mam już 350 godzin na koncie, więc hello, proszę o trochę wyrozumiałości dla mnie, że trochę tej gry jednak liznąłem i coś na ten temat wiem. Nie wiem, co się dzieje, ale nie podoba mi się ten flickering, ten stuttering.
Ale proszę bardzo, tutaj jakiś wichajsterek by się dynda, jak machamy z Skyhammerem. Nie widziałem tego wcześniej. Dobra, czy w końcu dostaniemy coś wyżej niż Leto? Proszę mi powiedzieć. Leto to jest oczywiście grafit. Dla przypomnienia mamy takie jakości jak grafit, mamy żelazo, czyli iron, czy to jest to właśnie tamta karta samolotowa z prawej, albo busza z lewej, czyli ona ma dwa perki. Często iron jest mylony z silverem. Iron ma zawsze dwa perki. Tu zresztą pisze, że tutaj jest perk lelowy, tutaj będzie drugi perk, gdy mamy iron, no i trzeci od brązu zwyż. Tak to funkcjonuje. Tu zresztą mamy też wypisane brąz, srebro, złoto, kobalt. No i jest jeszcze obsidian. I z obsidianem jest taka beka, że raczej już nich nigdy nie będą dawać, chyba że ma na nadzwyczajnych sytuacjach jakieś mega, nie wiem, turnieje czy jakieś super total eventy, konkursy, to może wtedy będą rozdawali obsidiany, ale obsidiany są generalnie ultra rare. I te też są karty z zestawami perków i broni, takie jak są brązowe, srebrne, złote, kobaltowe, tylko różnią się skinem. No i skiny kobaltowe, skiny obsidianowe są naprawdę wyjebane w kosmos, ale ja tym Sabonsem po prostu nie gram, bo wydaje mi się, że ta karta jest słaba. I po prostu jest słaba. Są lepsze. Generalnie, nie wiem, ja nie wiem, jak oni balansują tę grę. Generalnie po to założyli karty. Po to założyli karty, żeby przecież robić balans, że gracze nie mogą znaleźć najlepszej możliwej kombinacji perków i broni, że oni sobie nie mogą sami dostosowywać, tylko oni to robią za nas. No dobra, ale jeżeli oni przygotowują 9 setów i okazuje się, że jest zawsze ten jeden ultra OP, bo ma na przykład, tak jak w przypadku Sparks, ma aż 3 perki medyczne na jednej karcie, no to sorry. Ja czegoś takiego nie popieram i to powinno zostać zbalansowane, no powiedzmy sobie to szczerze. Twórcy tam się tłumaczą, że jak wyjdzie nowy sezon, bo twórcy chcą podzielić grę na takie jakby sezony. Teraz mamy sezon 0, bo jest beta, wyjdzie przykład pełna wersja, będzie sezon pierwszy i co? Będą usuwali pewne karty ze sklepu, wdrożą nowe, a to o te stare już nie będzie można kupić i będziemy mogli tylko i wyłącznie posiadać w swoim inwentory, ewentualnie je skrafcić, ewentualnie być może w jakiejś przyszłości będziemy mieli okazję je sprzedać na rynku Steam, bo ponieważ Miss Murder dwa razy się już na streamach wygadała, że coś takiego będzie, ale nie wie jeszcze kiedy i nie chce podawać żadnych dokładnych dat. Tak samo jak wielce ukrywają tryb PvE, pomimo tego, że pliki językowe mówią wszystko tak naprawdę w tej grze, że tak, oni planują jakiś tryb kooperacyjny, bo są już przygotowane scenariusze, teksty, dialogi. Jej! Także naprawdę za tą kompułą Splash Damage i Nexona szykuje się masa niespodzianek. I musimy po prostu poczekać. Musimy po prostu poczekać i zobaczymy, co z tego wyniknie. Co tym razem? No nie. W ogóle cały czas widzę LED. Ciągle LED. Ja wiem. Była aktualizacja, teraz pokazuje bardziej realistycznie, że takie gówno leci, ale coś mi się jednak należy. Graczowi, który spędził 350 godzin, graczowi, który otworzył w swojej karierze ponad 700 case'ów i nie dostał nawet jednego golda. Golda, kurwa, jednego golda. Na 700 case'ów wydropiłem 3 srebrne karty i to były dwa Saubonsy i Proxy. No to ja przepraszam bardzo, ale no to jest troszeczkę nieuczciwe w stosunku do mnie. W ogóle jest też taki mit, który ja cały czas uważam za prawdziwy, że początkujący gracze mają na tych pierwszych levelach większą szansę, że tam ten case za level ma większą szansę na to, że dostanie kobalt, bo generalnie to jest śmieszne, że osoby, które mają level 1, 2, 3 zaczynają grę, otwierają swoje pierwsze 3 case'y i nagle kobalt im wylatuje. Kobalt, kurwa, kobalt. A ja co? LED. Paranoja. Tam się czają jakieś specjalne
trolle internetowe, które wiedzą, że tak, Torrent, bo to ty właśnie wrzucasz filmiki na ten YouTube i to właśnie ty publikujesz tą zakłamaną rzeczywistość tej gry. Ta gra tak naprawdę jest pay to win, ta gra tak naprawdę w same kobalty lecą, ale musisz zapłacić wpierw, żeby ci kobalty leciały, też szmato i tak, no i tak dalej, nie? Tak to jest właśnie, czasami sobie myślę, widząc to, co leci z tych kart i tego, jak animacja stara się mnie za wszelką cenę wyruchać w dupsko. No nie jest lekko, więc te openingi pomału robią hype taki, że no, te lepsze karty, już nawet Iron jest teraz, okazuje się być jakimś cudem, jakimś very rare w ogóle. I to jest niesamowite. To jest niesamowite. Ktoś tam pisał na komentarzach pod ostatnim filmikiem, związany chyba z case'ami właśnie. Jak ja to robię, że tyle case'ów posiadam? Słuchajcie, no, ta gra nagradza tych, którzy po prostu grają. No, drop jest nieograniczony. Nie tak jak w CS-ie, że macie na przykład dwie skrzynie, czy tam trzy na tydzień. Tutaj nie ma takiego ograniczenia. Gracie cały czas i generalnie co trzeci, tak co czwarty mecz, leci wam jedna skrzynia, do tego jedna skrzynia za level, jeżeli wbijecie. No generalnie, no, tych skrzyni się naprawdę zbiera, tym bardziej, że ja gram 5 meczy dziennie, 4-5 meczy dziennie, więc zbieraj mi się tego trochę. Powiem wam szczerze. I czy jestem z tego zadowolony? No tak średnio. Boże, no Fletcher czy w ogóle czarny. Trochę nie jestem zadowolony, bo rzeczywiście tak to jest. To zresztą widać. Same LEDy jak na razie. Chyba nie ma już sensu pokazywać na liczniku tych wszystkich jakości. Tylko nie, po prostu zróbmy licznik LEDów i ja będę sobie co chwilę zmieniał tylko LEDy. Same LEDy lecą. Przynajmniej Alienware. No, Alienware nie jest LEDem. To są specjalne edycje, karty, które za darmo każdy mógł za darmo sobie zgarnąć z alienwarearena.com. A jeżeli minęliście to wynagrodzenie, ten bonus, to musicie koniecznie polubić fanpage Dirty Bomb Polska, który prowadzę. I często piszę o takich newsach. Wkrótce uruchamiamy stronę internetową, to jest jeszcze nie mamy dokładnych informacji, znaczy są, ale nie będziemy jeszcze ich publikować, ponieważ trzeba stronę i forum zapełnić treścią. Jak zapełnimy treścią, to wtedy was wszystkich zaprosimy na tą stronę, by dowiedzieć się wielu fajnych szczegółów, chociażby o właśnie merkach, żeby poznać ich polskie opisy, bardziej detaliczne informacje, bardziej po prostu informacje, których nie znajdziecie w grze. A jeżeli byście bardziej pogrzebali w sieci, no to być może znajdziecie już coś takiego, ale w języku angielskim. Jeszcze jedna osoba się mnie pytała na fanpage'u, związane było pytanie, z kiedy wyjdzie polska wersja językowa dla tej gry. Ja niestety nie znam odpowiedzi, bo podobno Nexon Polska się tym zajmuje. Podobno. Ale gdyby coś się zmieniło, to Miss Murder mnie poinformuje i wtedy być może właśnie zgłoszę się i być może ktoś jeszcze chętny będzie do tego, żeby wspólnymi siłami zrobić spolszczenie do tej gry. Co by było bardzo fajnym i rozsądnym rozwiązaniem. Tym bardziej, że jeżeli gra chce trafić do większego grona odbiorców, to musi być multijęzyczna. I jak na razie są 4 języki dostępne w grze, ale podobno dwie wersje językowe bardzo ssają dupsko i co za tym idzie, no ludzie nie korzystają z tego. Jezu, Boże! Uuuu! Pierwszy Arty Iron. Ale trochę udupcony, bo w Wietnamie był, dlatego. No dobra, czyli jest źle, jest katastrofalnie, same LEDy i nagle Iron, no fajnie, Iron, ale kurwa Arty, nie. Nie, Artiego dalej nie zbuffowali. On ma wszystkie bronie burstowane. Jeżeli się nie jeżeli człowiek nie potrafi strzelać burstowaną bronią, no to nie osiągnie sukcesu. Dlatego to już w ogóle o nalotach nie wspominając, bo cały czas Skyhammer jest osobą wiodącą, która ma drastyczną przewagę nad Artim właśnie tym nalotem, bo generalnie Arty ma 2 naloty, ale jego naloty nie nadają się zbytnio, żeby wysadzić EV, tylko bardziej, żeby powkurwiać ludzi, bo gdy on zaznaczy tym swoim pieprzonym markerem,
to nalot zleci w 2 sekundy. Chyba. A jeżeli rzucimy marker skyhammerskie, to nie dość, że on musi wylądować, to jeszcze słyszymy głos strasznie głośny, jak leci samolot i dopiero po 3 sekundach leci nalot. Ale przynajmniej skyhammerski ten jeden nalot, który jest na 70 sekund, może wysadzić EV jednym nalotem można wysadzić EV. To jest świetna sprawa, a Arty tego 2 nalotami nie potrafi. Dlatego Arty jest bardziej przygotowany do tego, żeby po prostu zabijać chmarę ludzi, którzy są blisko siebie, a nie właśnie do wysadzania EV. A moim zdaniem, jeżeli chodzi o klasy typu wsparcie lotnicze, czyli właśnie Arty, Skyhammer, Kira, to one, te klasy są bardziej przygotowane pod właśnie EV, po to, żeby utrudniać życie atakującym i żeby właśnie dopuścić do sytuacji, że EV jest niszczone. Choć Kira na przypadku terminala jest bardzo pożyteczną postacią, ponieważ może rzucić laser, który blokuje dojście do jednego z kontenerów, przez co możemy bronić kontener przez dodatkowe 10 sekund, dopóki laser jest w grze, więc super sprawa. Jest to fajny pomysł, aczkolwiek gdy wyjdzie Stalker, no to niestety Kira out. Powiedzmy sobie to szczerze, bo ludzie będą tak grali z Stalkerem w defie, żeby po prostu w momencie, gdy słyszymy, że atak już napierdalają, już wbija cały team, zaraz zginiemy, no to Stalker rzuci Mołotowa pod kontener. Przez co ludzie no po prostu będą próbowali ryzykować, wskoczyć do tego kontenera, ale zanim splantują, to się spalą. Przykro mi to stwierdzić, ale takie będą realia moim zdaniem, jeżeli chodzi o Stalkera, którym no wprawdzie w ogóle nie grałem w Closed Becie, bo nie miałem okazji. Miałem go zablokowanego. Nie wiem czemu, ale takiego Red Eye'a przykładowo to miałem odblokowanego, więc wiecie, dziwnie działały te stres testy dawno. A fajne jest to, że właśnie stres testy były bardziej wypełnione treścią niż... Nie wierzę! Nie wierzę! Ja pierdzielę! O kurwa! Nie wierzę! Nie, ja pierdzielę, nie wierzę. Oh my fucking god. Czy wy to widzicie? Nie wierzę. Kurwa, nie wierzę. 700 skrzyń. 700 skrzyń potrzebowałem, żeby w końcu dostać kobalt. Ale nie to jest śmieszne. Nie to, że dostałem kobalt. Śmieszne jest to, że dostałem to do postaci, którą chciałem dostać kartę. A jeszcze lepsze jest to, że ta karta ma keka. Kurwa mać. I jeszcze... Nie, chujowy skin. Właśnie to jest skin, którego nie lubię. Widzicie, cała broń jest niebieska. A drugi wariant jest taki, że jest niebieski z białymi takimi bardziej paskami. Jest taki bardziej przygotowany. Ale no kurwa, no nie wierzę. Tylko no to nie jest ta karta, którą chciałem, ale i tak nie jest źle. Nie jest źle. Untrackable, bardzo dobry perk dla właśnie dla Fantoma. Enigma, w walce ze snajperem też jest spoko. Flying Pig nie działa. I do dnia dzisiejszego nie zostało to spatchowane, więc jebać Flying Piga. No ale sprzęt. No sprzęt się zgadza, bo mamy Keka, mamy Simona, ale no ten Steel Notto. Steel Notto jeszcze można przeżyć, żeby właśnie nie biegać fantomem z kataną, tylko po prostu raczej wbijać się, używać tak niewidzialności, żeby wbijać się na plecy i po prostu kekiem zabijać w głowę. To jest chyba bardziej rozsądne teraz rozwiązanie. Ale kurwa mać, jest w końcu kobalt, kurwa. Yes! W końcu! Pod koniec prawie openingu. Ja nie mogę. 40 case to był. Nie 40. 38. No, a jeszcze Sparks jakby. Ale zobaczcie, ale to było, ale w ogóle, ale no... To jest dziwne. To jest dziwne, bo dzisiaj przez cały odcinek same leciały LEDy. Był tylko jeden Iron.
A tu nagle jest dupy. Cobalt. Kurwa, Cobalt. To jest... To, nie, ja nie mogę w to uwierzyć. To jest dla mnie... To jest dla mnie jakieś istne szaleństwo po prostu. Nie, ja... Nie. Nie wierzę po prostu. W końcu ktoś mnie docenił. O! Zdziwko, drugi yes. Iron. Drugi Iron. Fajnie. Będzie łatwiej zrobić kontrakt. No to chyba jednak nie będę robił kontraktu. A po prostu sobie chwilę poganiam kobaltowym fantomem. Blisko było. Było blisko. Było blisko. Po prostu pozbieram kredyty i kupię na te 17,5 tysiąca tą kartę brązową. A dopiero potem pobawimy się w kraftowanie. Albo może nie. Może rzeczywiście zróbmy ryzyk fizyki i wszystko skraftujmy. Nawet nie kończąc na brązowym, bo jeżeli nam jeżeli zostanie mi trochę kasy, to zrobi się jeszcze srebrną kartę fantoma i też pójdę iść na całość. Bo przecież mam w sumie kobaltową, z kekiem, mam z rewolwerem. Tylko właśnie brakuje mi tej katany i to by było... To by był mój najlepszy prezent ever, jaki mógłbym mieć od tej gry. I wtedy już bym kompletnie opierdolił wszystkie możliwe liczby. Poszedłbym jutro do kurwa Totolotka i bym postawił. No naprawdę nie. No, liczby dzisiaj są ze mną, na to wychodzi. 0,1% na kobalt, czyli na 1000 skrzyń jednego kobalta powinien dostać i właśnie spełniłem swój warunek. Ale dostałem to jeszcze do postaci. Dostałem to jeszcze do postaci, której chciałem, a postaci jest 14 aktualnie, więc miałem powiedzmy, no tak na szybko, nie róbmy jakichś rachunków mega prawdopodobieństwa. I 14 tysięcy, tak? 14 tysięcy, nie 14 tysięcy, no dobra, powiedzmy, że te 14 tysięcy i nagle trafiłem akurat w tą jedną kombinację z fantomem, więc no szapoba, szaleństwo w środku tygodnia, kurwa. I panowie, to jest prawdopodobnie ostatni case, zwykły equipment case dzisiejszego spotkania, dlatego być może poleci coś fajnego. Nie tym razem, leci LED. Dobra, no to teraz już bez kompletnej spiny pozostały nam dwa oto te magiczne case'y, które otworzymy sobie do postaci, którymi kompletnie nie gram. Ale być może, gdy wprowadzą tradowanie ze znajomymi, to po prostu się rzuci się je na giveaway. No, mi takie karty nie są potrzebne. Chociaż do Skyhammera czasami może się przyda. Jeżeli to będzie Teamik lub M4 i proszę bardzo, jak latają te karty, jaki stuttering w ogóle, nie wiem skąd to się bierze. I chyba dostałem dość fajnego Skyhammera. I to jest chyba tak, dokładnie. To jest ten Sky, o którym myślałem. Kurwa, mam szczęście dzisiaj. Chyba rzeczywiście jutro pójdę postawić się do lotka, bez jaj. Guardian Angel, nigdy tego nie słyszałem, jak to działa. Nie wiem, jaki jest sygnał dźwiękowy, szczerze powiedziawszy. Ale on mi, szczerze, tak się średnio mi się przydał, jestem zbyt dynamiczny, ja mam oczy dookoła głowy w tej grze. Drillet fajnie, że o 20% skraca czas przeładowania, zwłaszcza przy M4, czyli tam z 1,9 bodajże będzie 1,6, a przynajmniej 1,5. No i Explodendron, że o 10% jest większy zasięg działania abilitiesów AOE, czyli po prostu nalotów. No i M4 jako jedna z lepszych broni Skyhammerowskich jest naprawdę przecież dobrą bronią. Teraz fragerzy się przesunęli na M4 prosto z K121, czyli z krowy, przez którą oczywiście znerfili i teraz to M4 żyje swoimi latami i to teraz M4 rządzi fragerem. Zobaczmy teraz co Aurom, czy poleci Blishlock, czy coś z Remburgiem, bo a proszę bardzo, jednak Blishlock, BL72 Modern Operative. I tym razem Quick O, Get Up, czyli jest to moim zdaniem perk obowiązkowy dla medyków. Get Up musi być.
Quick Eye, Increased Movement Speed. Kto tak naprawdę poza mną robi przybliżenie? Ja mam takie przyzwyczajenie trochę z Call of Duty, że biegnę z nożem, robię wall jump, odbijam się od ściany, robię long jump i w momencie long jumpa przełączam na broń główną i odpalam sobie zoom. Potem szybko kucam na moment, a potem znowu wstaję. Generalnie wydaje mi się, że tak trochę mi się lepiej strzela. A gdy zaczynam tracić już zasięg na mojego przeciwnika, to szybko odłączam zoom i strzelam się już z nim normalnie przez hipfire. Więc tak, ja mam takie swoje upodobania i wydaje mi się, że Quick Eye może mi się przyda, jak kiedyś sobie nią zagram. Kiedyś. Ale na dzień dzisiejszy na razie nie planuję, bo i tak mam już za dużo tych postaci i nie mam czasu dla wszystkich. No dobra. No to zrobiliśmy swoje, 30 minut materiału, ja was naprawdę przepraszam, że tyle czasu wam zajmuję, ale przejdźmy w końcu do tego, co jest najważniejsze, czyli zróbmy sobie tych fantomów. Zróbmy sobie trochę tych fantomów i zacznijmy od Ironów. To może być jak najbardziej autofill. Śmieszne jest to, że do dnia dzisiejszego nie zapatchowali menu i HUDa pod kątem. No i właśnie tą kartę bym chciał! Właśnie tą kartę chciałem najwyższej jakości! Bo czekaj, trzeci perk tam był, to było... Chopper. A chopper by się przydał dla przecież Fantoma. No to chopper jednak jest taką ważną kartą. A co pije do menu i HUDa? On działa bardzo powoli, strasznie słabo działa ten Coherent UI. Nie mam kompletnie pojęcia, dlaczego twórcy wykorzystali właśnie Coherent UI zamiast Scaleform, który jest wbudowany w UE3. Nie wiem, dla mnie to jest chore. Po prostu Scaleform jest bardzo dobrze działa, jest płynny przede wszystkim. Click Components też jest dobrym dodatkiem do Scaleform i fajnie to działa. I znowu ta sama karta, tylko że w Ironie, no bez jaj. Loadout, straight up. Bronze, dobra. Mamy na bronze. I teraz co poleci? Oczywiście lecą fantomy. 1, 2... Jednego keka i to sobie z... keka... Jest, kek ten i katana, to sobie zostawię. Uważę, że sobie będę czasami zmieniał. Zobaczymy, czy będzie... Chujowo. Nie, Blishlock... tak jak wcześniej lubiłem Blishlocka, tak jakoś teraz... Myślę, że jest to broń słaba. Zadaje dużo damage'a, bo zadaje 36 damage'a. Ale rate of fire jest bardzo, bardzo niski, przez co właśnie lepiej jest mieć keka, który zadaje mniej damage'u, ale szybciej strzela. Przez co w przypadku Blishlocka nie musimy tak bardzo celować przeciwnika. Dobra, lećmy dalej. Kolejna próba na Fantoma. Krocni, tak, Krocni jest dobrym SMG, nie ukrywam, ale nie tego szukam. Fajnie, że double time. Choć tak naprawdę to nie jest double time, po prostu mogę przeładowywać w trakcie biegu. No Big Ears to tak średnio. Dla tej postaci. Co tu wymienić? Vasiliego nie potrzebuję. No Arti to w ogóle won mi stąd, kurwo. Nie przeszkadzaj mi tu, jedź na ten swój Wietnam. I znowu Krocni, no nie. I drugi raz to sama karta, to jest właśnie RNG. Spośród 9 wybiera ci to samo. Szaleństwo w środku tygodnia. Lecimy dalej. To i to. Znowu Kroc. Ta sama, no oczywiście, że ta sama. Dobra, no to teraz srebra w takim razie. Tamte sobie zostawię na potem. Mam 5000 przyzysów. Srebro. Zrób mi srebro. Out. Czy to będzie, uwaga, ostatnia możliwa szansa, że wydropi mi C96? I co jest? C62!
Coś... I to jest przecież ta sama karta, tylko kurwa kobaltowa. No przecież to jest jakieś nieporozumienie, co? Ten system to jest jedno wielkie oszustwo. Powiedzmy sobie to szczerze i jasno i klarownie. 9 kombinacji i wybiera ci kurwa mać to samo. No ja nie wierzę w to. Ja po prostu nie. No fajnie, no jestem naprawdę fajnie, podoba mi się to, że udało się w końcu zdobyć kobalt, ale gdybym jeszcze trafił ten zestaw, który bym rzeczywiście naprawdę chciał, no to nie wiem co bym zrobił. Nie mam pojęcia co bym zrobił, ale na pewno bym popadł w niesamowitą ekstazę. Właśnie przez takie działanie. Przez takie szczęście. Nie dość, że kobalt, nie dość, że 14 postaci musisz trafić w tą jedną, jeszcze musisz trafić w jedną z 9 kart. To jest... To ja bym naprawdę, jak czuję te liczby, to nie mógłbym naprawdę uwierzyć w to, że RNG by mnie tak polubiło i naprawdę bym zaczął chodzić totolotki wypełniać. No i słuchajcie, to tyle. Już nie przedłużajmy tego materiału. Znowu zrobiło nam się długo, tak jak ostatni case opening. O, fajnie, że nowe misje wskoczyły, trzeba będzie zrobić. Na ten czas żegnam się z wami, trzymajcie się, cześć i mam nadzieję, że wam się przede wszystkim ten materiał podobał. I jeszcze jedna mała informacja, przypominam o tym, że prowadzę fanpage Dirty Bomb Polska, prowadzę również Twittera Dirty Bomb Polska, więc możecie je polajkować. Właśnie wyskakują wam na ekranie magiczne adnotacje i możecie kliknąć i otworzy wam się nowa karta i tam macie możliwość od razu polubienia, przeczytania, co ciekawego w świecie Dirty Bomb. Tak jak mówiłem wcześniej, strona powstaje, ale jeszcze nie jest gotowa na to, żeby was przyjąć ciepło, więc dajcie nam jeszcze trochę czasu. Myślę, że start będzie mniej więcej gdzieś na początku, gdzieś tam w połowie sierpnia. Mam nadzieję, że wtedy już będziemy już na ostro jechać. Bardzo fajnie też dziękuję chłopakom z Ferskaw, którzy mi przy tym pomagają. Też link do oczywiście tego klanu gdzieś tam w opisie będzie, ponieważ chyba nie mogę akurat ich wrzucić na adnotacje, bo trzeba mieć tam zweryfikowane strony, coś takiego. To jest trochę głupi pomysł YouTube. No i tak jak jeszcze mówiłem wcześniej, będą streamy z moim udziałem. I jeszcze jedna informacja związana właśnie typowo z materiałami z Dirty Bomb, bo generalnie, jak mogliście zauważyć, mało jest tych filmów, ja robię tylko case openingi i zrobiłem wam jeden tutorial i też jeszcze pogadankę, czy to jest pay to win. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak gram turnieje, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak gram sobie pubowo ze znajomymi, czy tam właśnie z Ferskawem, no to niestety musicie chwilę poczekać, ponieważ nowy komputer jest już prawie złożony, więc gdy już zrobię przeprowadzkę na tą nową maszynę, która prawdopodobnie będzie już zrobiona w sierpniu, to właśnie już od sierpnia jedziemy z grubą rurą materiałami w 60 klatkach i będę wam po prostu miał okazję pokazywać w końcu ten gameplay, ten prawdziwy taki gameplay z Dirty Bomb, taki prawdziwy hardkorowy, taki, którego nigdzie nie widzieliście jeszcze. Serio. To cześć wszystkim, cześć. Pamiętajcie o adnotacjach. I w ogóle tutaj z lewej, czyli z waszej prawej, możecie jeszcze nacisnąć i zasubskrybować kanał. Na przykład. Fajnie by było. Bo tak, wiecie, 20 subów dziennie, jak dostajemy, czy tam 10, to można by zwiększyć tą statystykę. A, no i jeszcze nie wspominając o tym, że mamy też fanpage do Bywcy Gier, gdzie tam też robimy czasami giveaway'e. No. Potem fajne newsy podajemy. Też by było warto polubić, bo wiadomo, jak to z YouTube, że filmów nie publikuje. Tak jest przecież. A, no i jeszcze swagerskie koszulki, której nie mam założonej. Ale nie tylko koszulki, bo możecie tam kupić. I nie, to nie jest złodziejstwo, bo to jest kapsel. Haha. Taki sobie niesmaczny żarcik. Także cześć. Cześć. Teoretycznie możesz już wyłączyć ten film. Nie obrażę się. Pod warunkiem, że oczywiście, że zasubskrybowałeś. Nadal nie zamknąłeś?
Może to po prostu moja wielka siła przekazu? Że dalej chcesz go oglądać? Liczysz na coś fajnego, że wyskoczy jakaś jednogłośna opinia? Niczym z Gonciarza? Że nagle wyskoczy z magicznym kluczem na coś fajnego do Dirty Bomb? No ja nie wiem. Może? Może kiedyś? Ale powiem wam szczerze, nie, naprawdę, już sobie odpuśćcie. Już nie, możecie już zamknąć ten film. Nie zmuszam was, ale warto by było. Bo generalnie czas to pieniądz, nie? A hajs się nie zgadza. Więc teraz polecam reklamy. Ale najpierw zajebiste outro, przy którym pracowałem 3 dni. Jest naprawdę zajebiste, więc doceniajcie outra. Bo outra nikt nie ogląda. Serio. Taka siła rzeczy. Okej. Okay. No dobra, dobra, dobra. Jeżeli jesteście tak bardzo wytrwali w tych moich niesamowitych działaniach, jakie wykonuję teraz, i coraz bardziej was wkręcam w to, że rzeczywiście za chwilę pojawi się magiczny klucz na to, żeby zdobyć coś, to powiem wam, że klucza nie będzie. Dlaczego nie będzie? Bo nie zdążę o nim powiedzieć, bo za chwilę padnie mi bateria. I zniknę z ekranu. Tak po prostu nagle z dupy. Nie wykonując żadnych operacji. Tak, o. Tak, tak po prostu. Bo gdyby ktoś rzeczywiście chciał jakiś klucz, no to musiałby się naprawdę postarać. Bo wiadomo, z kluczami jest jak z dziwkami.